atakuje napastnika, czy nie ma niebezpiecznych przedmiotów. I jest atak. Zobaczcie, co pies robi. Natychmiast rzuca się na przeciwnika. Nawet nie musi być komenda. Zobaczcie, jaki to jest chwyt, jaki to są... Funkcjonariusz wydaje komendy, pies nic nie wykonuje. Napastnik wsiada do auta. Zobaczymy, czy pies sobie poradzi. No, teraz chwila. Popatrzcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Nawet nie jest straszny jest samochód. Współczuję temu napastnikowi. Wielkie brawa dla tego psa i dla funkcjonariusza. Raku, nie płacz, złożymy się na samochód, spokojnie. Masz jak w banku. Czekamy z niecierpliwością na kolejny atak. Jacku, przejmiesz rolę? Gdzie jest Jacek? Jacek! Przejmiesz rolę? Jacek! Przejmiesz rolę? Oczywiście, już właśnie biegnę, no ale... Brawa dla tego pana, który mówi, niesamowity głos. dzięki Sławek. No i oczywiście tutaj pokazy psów, piękne, majestatyczne stworzenia, ale jakże to groźne w postaci właśnie tej, którą widzimy. To są psy niesamowicie pokorne, ale tylko dla właściciela. Nie dajcie się zwieść pozorom, ponieważ jest to tylko i wyłącznie gra pozorów. Te psy są niesamowicie niebezpieczne i tak naprawdę tylko i wyłącznie w oczach profesjonalisty mogą zrobić cuda. No i oczywiście każdy z nas może choć troszkę się tylko i wyłącznie przybliżyć do takiego poziomu wyszkolenia. Oczywiście mamy napastnika, napastnik bardzo agresywny, widać strzały. No i oczywiście po pierwszych sekundach pies dopada natychmiastowo, jest gleba. No i jak widać, nie miał żadnych szans z takim psem. Oczywiście pies i właściciel tutaj odgrywają rolę, to nie tylko pies, ale...